Siema Marvel maniacy, znowu Sheldor. Dzisiejszy odcinek troszeczkę taki może być nietypowy. Chciałem opowiedzieć o nowych rzeczach, które dorzucili do gry, które zmienili. No to możemy już w sumie naprawdę zaczynać. I od czego tu zacząć? No może zacznijmy od tego, że tam czytałem właśnie w tych wiadomościach na stronie Play Contest of Champions, że ten nowy sezon trzeci Alliance War, no niestety jest odłożony w czasie, bo walczą tam z problemem z przegrzewaniem się telefonów. Z tego co wiem, to już na iPhone'a jest update, gdzie podobno już jest to naprawione, że iPhone już się nie przegrzewa. Nie wiem, jak to jest w przypadku Androida, czy Android też się przegrzewa, czy mają na to jakiś fix, czy jeszcze nie. No ale na pewno, co z tego dobrego wypływa, to jest to, że będą z tego powodu na pewno jakieś rekompensaty. Liczymy na jakieś ciekawe nagrody, bo zostało to odłożone jednak trochę czasu. Upłynęło już, nie ma tego sezonu trzeciego, nie można korzystać z tych nagród, nie można, no wiadomo, no będą musieli to jakoś konkretnie zrekompensować i no liczymy na to, że to będzie już wkrótce i dadzą coś fajnego, co pocieszy oko tak naprawdę. Potem co tam jeszcze mamy? No to może przejdźmy do misji, bo tych event, solo event i alliance events. Solo events to tak naprawdę się tam nic nie zmieniło, ale w alliance events tu na pierwszy rzut oka widać, mamy nowy rodzaj eventu. Jest to w tym przypadku akurat 3-dniowy event Avengers Use, czyli jak sama nazwa wskazuje, żeby tutaj osiągnąć te wszystkie milestonesy, które są naprawdę ciekawe, musimy używać zawodników, którzy są Avengersami, tak? W tym przypadku no, widać, jakie punkty dostaniemy w zależności od tego, ile dany Avenger ma gwiazdek. Wiadomo, najlepiej jak ktoś ma 6-gwiazdkowego Avengera, no nie każdy ma. Może parę osób ma 5-gwiazdkowego. Może być na Hulkbuster, bo on jest najbardziej popularny. Najczęściej się go dostaje. Ale 4-gwiazdkowy też robi robotę. Tutaj ja wyliczyłem, że wystarczy, że jeżeli jest pełny Alliance 30 osób, to wystarczy, że każdy zrobi 27 tysięcy tych punktów i wszystkie milestonesy będą osiągnięte. Tutaj naprawdę są fajne nagrody za te milestonesy. Jak widać, to akurat w moim tym aliancie jesteśmy na 9 z 12. I no, naprawdę są fajne nagrody. Tutaj polepszyli trochę to, jeżeli chodzi o nagrody za eventy. I tutaj oprócz tych Avengersów będą jeszcze inne postacie typu Guardians of Galaxy, czy X-Men, czy Villains. To w zależności jak to tam oni zrobią rotację, nie? No ale lećmy dalej. Co tam jeszcze mamy? Mamy też jednodniowe eventy. I w tych jednodniowych eventach to tak naprawdę w milestonesach nic się nie zmieniło. Tylko co się zmieniło, to tylko w tych właśnie 3-dniowych eventach milestones wyglądają właśnie w ten sposób. A nie tak jak były poprzednio. Tak jak, nie wiem, tak jak właśnie te jednodniowe eventy. Tylko mamy właśnie lepsze te nagrody na 3-dniowych eventach i będzie ich też więcej. Co tam jeszcze oprócz tego? Został usunięty duel skirmish. Czyli już będzie więcej tych dueli. Miejmy nadzieję. Dobrze to zrozumiałem, ale tak mi się wydaje. Już dueli nie będzie. Tam nagrody i tak były marne. Nie warto było tego w ogóle czasu na to poświęcać. No i tyle w tym akurat kierunku. Doszła też nowa misja w tych 3-dniowych eventach. Czy nie, to jest 1-dniowy event, przepraszam. I jest to misja Loyalty Spend. Czyli po prostu, no co musimy robić? No to nie wiem, nawet jeżeli do Treasury, do skarbca wpłacamy Loyalty na te wszystkie Alliance Quest i te inne rzeczy, na co ten Alliance to używa, to też za każdy jeden Loyalty Point dostaniemy właśnie punkt w tym Loyalty Spend event. Oprócz tego dołożyli jeszcze, co oni tam dołożyli? Jeszcze była jedna misja. A, Help. Alliance Help. To też działa na tej zasadzie, że no jak wiecie sami, wchodzimy na ten Alliance, powiedzmy,
jest help. I tutaj z każdym razem, każdy jeden, który pomagacie, to dostajecie punkty do tego Alliance Help Event. Więc warto też mieć to na uwadze. Nagrody są fajne, nic to nie kosztuje, ludzie i tak robią areny, więc ten help jest praktycznie zawsze. Co tam dalej? Co tam dalej możemy zrobić? Aha, i co jeszcze? Jeżeli chodzi o Alliance Quest, to też się troszeczkę pozmieniało, że tutaj macie, ja powiedzmy jestem teraz na tym 9, tak? Z 12. Czyli ja nie dostaję tych wszystkich nagród, które są pod spodem, tylko dostaję tą akurat, na której się znajduję. Jeżeli się event skończy za 2 dni i 3 godziny, powiedzmy, czy tam 4 niecałe, to w tym momencie dostaję te nagrody, na którym teraz jestem, na tej 9. Oczywiście jak się wesnę wyżej, to dostanę te nagrody, które są wyżej, ale poprzednich już nie. I to też właśnie działa w tym Alliance Quest, na tej zasadzie, na takiej samej w sumie zasadzie, że dopiero się cała seria Alliance Quest, to jest bodajże 5 dni, tak, to się skończy, to dopiero wtedy dostajemy te nagrody. One są lepsze, te nagrody. Dostajemy więcej Glory Pointsów. Tutaj wszystko możecie znaleźć na tej stronce, za które ranki. Są nagrody też rankowe oddzielnie za ten Alliance Quest. Może tutaj będzie nawet coś. Zobaczmy. Akurat to chyba jest zły przykład, nie ta. Ale powinno być. A i Summoner Advancement, właśnie. Alliance Quest może zostawmy, bo tutaj, no mówię, no ja zostawię tam link dla was, możecie sobie zobaczyć, ile mniej więcej będziecie dostawali shardów, za co, jakie nagrody są. Naprawdę się polepszyły te nagrody. Warto więc przyłożyć je do tego. Nie ma już na przykład czegoś takiego, że będziemy skakać rankami, na przykład nie zrobiliśmy, nie wyrobiliśmy się, nie uzbieraliśmy odpowiedniej ilości punktów w Alliance Questie i zostaliśmy przez to na przykład zdegradowani i spadamy poziom niżej i później dostaniemy gorsze nagrody. Teraz już czegoś takiego nie ma. Teraz po prostu są te Peak Milestones i na tej zasadzie się będą opierały nagrody z Alliance Quest. Nie będzie żadnego spadania czy tam dostawania właśnie, nie wiem, tego rank upa. Tylko po prostu nagrody będą takie same do osiągnięcia dla wszystkich. W zależności jakie mapy będziemy robić, to też te nagrody będą wyższe, wiadomo. Co tam jeszcze? Przejdźmy może właśnie do Summoner Advancement. To jest ten quest taki, który dostajemy na cały tydzień. Tam też się pozmieniało. Teraz jak widzicie na ekranie, są Peak Milestones. Też tak samo zrobione jak na właśnie tych zasadach 3-dniowych eventów i Alliance Quest. No ale oprócz tego, co oni zrobili, to zwiększyli, oprócz tego, że Peak Milestone dostajemy tak czy inaczej, prawda? Ale żeby odblokować Rank Rewards, to potrzebujemy zrobić 320 punktów. To jest tutaj, widzicie, to 11 Milestone. Jeżeli go zrobimy, to wtedy przechodzimy do nagród tych rankowych, one też już są troszeczkę ulepszone, no ale jak widzicie podnieśli z 265 na 320, no ale to nie szkodzi, to jest wszystko do zrobienia. Tak czy inaczej na pewno będziecie dostawali te Peak Milestones, także to te dodatkowe będą nagrody. No i wiadomo, no lepiej to robić, warto, prawda? Okej, to co tam jeszcze było ciekawego, żeby nie zapomnieć o czymś. O. Aha, doszło nowe questy, te daily. To akurat widzicie ten skill strike, tak? Daily quest. I to jest taki ekspert na ten tier 4, klasowy katalizator. W tym przypadku jest to skill, jak widać na ekranie. No tak, co ja tu mogę powiedzieć? Tak naprawdę. Jeden ruch w tym questie kosztuje 4 punkty energii i całe, żeby zrobić tą mapę, to musicie użyć więcej niż jeden pełny przy levelu 60 niż 70, jak u mnie widać. Musicie użyć tego więcej, więc i dostajecie z wyliczeń moich, dostajecie w sumie za zrobienie dwóch ścieżek, dostajecie 1550 tych fragmentów tego katalizatora. No a jak wiadomo, ten quest dopiero później wraca
za tydzień. Czyli, żeby ubierać pełny katalizator, czyli 36 tysięcy punktów, to niestety, ale trzeba robić to przez ponad 20 tygodni. Więc sami widzicie, to nie jest warto. Jest dużo więcej innych rzeczy, z których możecie dostać te katalizatory, jak na przykład właśnie główny event, inne rzeczy, które wyskakują po drodze. No i nie jest warto, bo naprawdę dacie tylko te punkty energii niepotrzebnie, a tak naprawdę dużo tego nie dostajecie. No teraz w tym wypadku jeszcze, co tam jeszcze to polepsza tą całą sprawę, to jest to, że dodatkowo dają, jak one się nazywają, Team Canisters. No to tylko to ewentualnie polepsza, bo możecie szybciej nazbierać kolejny, na przykład, nie wiem, Master w tym czy to było? Jak się nazywa ten quest? A Micro Realm, ta Event Quest. No powiedzmy, no ale mówię, nie ma sensu, moim zdaniem, chyba że wam brakuje naprawdę, nie wiem, jakiś tam fragment malutki, żeby zbudować cały ten katalizator, no to wtedy tak. Ale żeby od nowa zbierać go od początku, to nie polecam. Szkoda energii, lepiej użyć to na event, lepiej użyć to na coś innego. Lepiej wykorzystać to po prostu jakoś tak, żeby to miało sens, bo tu akurat im nie wyszło. No może to zmienią, bo to jest dopiero chyba na stałe już zresztą wstawili te questy, ale może coś w tym zmienią, miejmy nadzieję, oby. Co tam jeszcze? Aha, no to tak jeszcze teraz jedna rzecz, o której właśnie nie chcę minąć, tak naprawdę to by było na tyle, ale właśnie ta jedna rzecz to jest to. Nigdy czegoś takiego właśnie wcześniej nie było. Dobrze, że to wprowadzili do tej gry. Jak wciśniecie pauzę podczas walki, to wszystkie te buffy czy debuffy na postaci waszej czy przeciwnika są teraz opisane. I to jest właśnie ciekawa sprawa, bo mówię, no nie wszyscy wiedzieli, co znaczy dany buff, dany debuff. Teraz mają jakieś większe pojęcie, no mimo tego jest to po angielsku, no ale jest bardziej to widoczne i można troszeczkę grę bardziej zrozumieć. Niektóre bawki są nowe, niektóre stare. Te stare to wiadomo, już można się było przyzwyczaić, o co chodzi, ale te nowe niekoniecznie. No i dołożyli to zajebiście, super się cieszymy z tego powodu. No ale, moi drodzy, to by był chyba finał tego filmiku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mogę robić więcej takich wiadomości, jak chcecie. Piszcie w komentarzach. Jeżeli wam się podobało, oczywiście łapki do góry. Jeżeli wam się nie podobało, to nie dawajcie łapek w dół, ale też możecie dać łapkę w górę. Ogólnie zbieramy suby. Potrzebuję 1000 subów, żeby rozwinąć ten kanał. Oczywiście na razie robię wszystko, no wiadomo, w wolnym czasie. Mam też swoje życie. Wszystkie fundusze, no niestety sam muszę na to mieć swoje i no nie wiem, no jak będziecie mogli, no to potrzebuję ten 1000 subów. Byłoby zajebiście, jakbyście mogli mi właśnie te suby dać. Jak już oglądacie, to nic nie kosztuje tak naprawdę. Ale moi drodzy, trzymajcie się, mówił do was Sheldor. Do następnego odcinka. Siema. Okay.